a nam pomoże docierać do większej liczby nowych osób. Dziś wracamy do Afganistanu. Trwa ewakuacja państw zachodnich z tego kraju, natomiast Kabul i całe państwo pogrąża się w chaosie. Wczoraj doszło do zamachów pod kabulskim lotniskiem oraz w samym mieście. Zginęło ponad 100 osób, w tym 13 amerykańskich żołnierzy, a do przeprowadzenia ataków przyznało się tak zwane państwo islamskie. Jak doszło do tych zamachów oraz jakie będą ich konsekwencje? Czy talibowie zapewnią porządek w kraju, tak zwaną nową normalność i co ta nowa normalność miałaby oznaczać? Czy raczej czeka nas powrót terroru? O tym rozmawiam dzisiaj z Przemysławem Lesińskim, iranistą, afganologiem, dwukrotnym tłumaczem dla polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Co wiemy o tych wczorajszych zamachach w Kabulu? No, one miały miejsce przy okazji tej dramatycznej sytuacji, która ma miejsce na lotnisku w Kabulu, bo w związku z tym, że w ekspresowym tempie trzeba ewakuować niemalże kilkaset tysięcy Afgańczyków, którzy raz współpracowali z wojskami zagranicznymi przy okazji ich interwencji, ale też całą masą ludzi, którzy po prostu chcą się z kraju wydostać. No i to spowodowało, nie powiem, że od razu kryzys humanitarny, natomiast otworzyło pole do popisu niestety dla takich organizacji, jak właśnie jest wspomniany przez pana Państwo Islamskie, bo to jest to Państwo Islamskie w tak zwanej prowincji Chorasan, bo to jest taka lokalna odmiana, to nie jest to dokładnie to samo, co w Syrii. Jest to taka, bym powiedział, lokalna odmiana, natomiast oni od kilku lat, kiedy rozpoczęli swoją działalność, bardzo lubią, że tak powiem, to jest może złe słowo, ale to są dla nich wymarzone sytuacje, żeby wykorzystać to do jakiegoś wzmocnienia własnego prestiżu, żeby pokazać to, że oni tam mogą bardzo dużo, tak? I o ile po 2015, bo w 2015 de facto to ugrupowanie powstało, im się udało nawet zająć jakieś dystrykty w Afganistanie i przez kilka lat nawet udawało im się je utrzymać, pomimo dosyć mocnej presji sił bezpieczeństwa ówczesnego Kabulu oraz sił amerykańskich. Tak? Natomiast jeśli chodzi o te dystrykty, to w 2019 bodajże, tak, w 2019 talibowie byli tym ugrupowaniem, które sobie z nimi poradziło, tak, i te dystrykty już dłużej pod ich kontrolą nie są, natomiast zmienili trochę swój sposób działania, właściwie przestawili się całkowicie na takie działania, bym powiedział, ukryte, tak, czyli w Kabulu po prostu cały czas funkcjonuje ileś komórek, oczywiście ileś, bo nie mam pojęcia, ile jest tych komórek, takich uśpionych. I oni w każdej chwili gotowi są wykorzystać niestety swoje dosyć niebezpieczne umiejętności, bo wielu z nich jest chyba całkiem dobrze wyszkolonych w przeprowadzaniu takich zamachów. No i w związku z tym cały czas niebezpieczeństwo takie istnieje, a dodatkowo je potęguje fakt, że tutaj mieliśmy taką sytuację, kiedy po prostu cała masa ludzi tłoczy się w bardzo zatłoczonych miejscach. A drugie to, że akurat władzę w Kabulu przejęli talibowie, którzy są chyba bardziej znienawidzeni przez to państwo islamskie, niż nawet, znaczy, chyba ich bardziej nienawidzą niż samych Amerykanów. Właśnie, jakie są kontakty pomiędzy tym państwem islamskim a talibami? To znaczy, rozumiem, to są wrogie sobie frakcje? To są wrogie sobie organizacje. W tej chwili nawet jak talibowie już ogłosili swoje zwycięstwo, to państwo islamskie wydało nawet takie, znaczy wydało oświadczenie, tak, że to jest, że to nie jest zwycięstwo, tylko tak naprawdę jedno wielkie oszustwo i to się nie liczy. Było nawet powiedziane o tym, że to zwycięstwo nie jest zwycięstwem, ponieważ to Amerykanie wręczyli na srebrnym talerzu Afganistan talibom, a oni wcale nie wygrali tego w walce. Dokładnie, no tak, czyli generalnie rzecz biorąc oszustwo i prowadzimy walkę dalej. No i to jest efekt tej walki, niestety tu widzieliśmy, bo oczywiście 13 Amerykanów zginęło, w związku z tym to jest chyba po 2011 najbardziej krwawe wydarzenie dla wojska amerykańskiego, tak mi się wydaje. Natomiast zginęło też, tego nie jestem w stanie potwierdzić, 28 talibów,
którzy tam w tej okolicy byli, oni też tam czuwali nad tym, żeby znaczy nad przepływem tych ludzi, którzy ewakuowanych. No i niestety najwięcej zginęło cywilów, tak, bo tam cała reszta to byli po prostu ludzie, którzy czekają, aż ich stamtąd się wywiezie. Tak, no tak, bo do zamachu doszło pod bramą lotniska. Tu możemy przypomnieć naszym widzom i słuchaczom o tym, że teraz tak naprawdę lotnisko jest kontrolowane, jego cywilna część przez talibów, a część wojskowa ciągle jeszcze do 31 sierpnia przez Amerykanów, którzy tam koordynują tę ewakuację. I rozumiem, ludzie, którzy chcą dostać się do samolotów, dostać się na lotnisko, oczekują przed tymi bramami, właśnie przed jedną z tych bram doszło do tego zamachu, do tego wybuchu. To był samobójczy zamach, jak rozumiem. Tak, znaczy jak obserwowałem w ogóle filmy, jak to wygląda, to właśnie się zastanawiałem, tak, czy przypadkiem komuś nie wpadnie do głowy taki pomysł, żeby się w takim miejscu, żeby w takim miejscu coś wysadzić. No i niestety do tego doszło. A mówię, miejsce jest straszne, bo po prostu z obydwu stron są ograniczone murami. W środku nawet był chyba kanał pełen ścieków. W związku z tym, jak doszło do tego wybuchu, to wyglądało rzeczywiście jak po prostu krwawa łaźnia. A ponieważ ludzie byli zatłoczeni, to nie było nawet się gdzie schronić. Ale doszło również do ataków w samym mieście, czyli to była jakaś większa skoordynowana akcja Państwa Islamskiego. I pytanie też, czy to była akcja właśnie przeciwko talibom, przeciwko Amerykanom? Co ona miała na celu, jaki był jej cel, co oni chcieli osiągnąć? Znaczy, z tego, co ja przeczytałem, to de facto doszło do dwóch zamachów i obydwa były w pobliżu lotniska. Natomiast doszło jeszcze do kilku eksplozji, co też potęguje taki niepokój w całej sytuacji, bo po prostu Amerykanie, jak ewakuują Afgańczyków, w tym siły specjalne, które z nimi blisko współpracowały, to dokonali wczoraj, zdaje się, kilku kontrolowanych eksplozji sprzętu, którego nie zabierają ze sobą, a żeby nie wpadł w ręce talibów. W związku z tym, jeżeli mamy na przykład w okolicach południa dwie eksplozje, a później następują cztery kolejne, no to rzeczywiście mieszkańcy Kabulu dawno chyba już takich rzeczy nie widzieli, nie słyszeli i mogą się poczuć zaniepokojeni. Aczkolwiek wydaje mi się, że poza tymi dwoma eksplozjami, które miały miejsce w okolicach lotniska, to nie doszło do jakichś poważniejszych starć. Ale jakie według Pana będą konsekwencje tego wydarzenia? To znaczy, mamy oczywiście tę ewakuację, która trwa do 31 sierpnia. Czy to jest i tak dosyć chaotyczny proces, przynajmniej na początku był bardzo chaotyczny. Czy to wydarzenie w jakiś sposób wpłynie na niego jeszcze bardziej negatywnie? Nie sądzę. Podejrzewam, że ewakuacja to akurat już się praktycznie zakończyła. W tej chwili to, co, bo to dzisiaj mamy 28 sierpnia, to w tej chwili to, co będzie miało miejsce dalej, to już jest głównie ewakuacja żołnierzy amerykańskich i sprzętu, którego nie chcą zostawiać. Tak mi się wydaje, bo z tego, co czytałem, to i Niemcy już zakończyli, Francuzi bodajże też, Kanadyjczycy także. W związku z tym tak naprawdę zostali tylko sami Amerykanie, a Amerykanie z kolei, to jest moja interpretacja, ponieważ zaczęli ewakuować siły specjalne afgańskie, a one miały być ewakuowane na końcu, to można, a dzisiaj zdaje się do tego doszło, to mój wniosek jest taki, że teraz już tylko będą siebie i ewentualnie sojuszników, na przykład Turków, z tego lotniska zabierać. No dobrze, co stanie się po 31 sierpnia, bo pan mówi o tym, że Amerykanie kończą swoją ewakuację, że Francuzi czy Włosi już ją zakończyli, również polska ewakuacja została zakończona, ale co w takim razie z tymi tysiącami Afgańczyków, którzy na przykład wciąż jeszcze współpracowali w przeszłości z Amerykanami czy z innymi państwami zachodnimi i oni również chcą się wydostać z kraju, co po 31 sierpnia się zmieni? Nie wiem, szczerze mówiąc, podejrzewam, że być może dojdzie do jakiegoś porozumienia z Amerykanami, którzy jeszcze tam kilka samolotów, na przykład, znaczy kilka, no, to, jeżeli to jest wiele tysięcy Afgańczyków, to pewnie kilkaset tych samolotów to trzeba by było wysłać. Natomiast wydaje mi się, że obecność wojskowa zostanie zakończona i ewentualnie w kolejnych miesiącach Amerykanie podejmą jakieś rozmowy z talibami, żeby tych pozostałych Afgańczyków zabrać stamtąd. I wydaje mi się, że takie kontakty,
ostatnio pojawiła się informacja, że ten szef CIA nawet wizytował Kabul i spotkał się w tej chwili z głównym przywódcą politycznym talibów, Mułą Barodarem. I wydaje mi się, że na takich spotkaniach być może zapadają jakieś decyzje co do dalszych kroków, jeśli chodzi o ewakuację. A dlaczego tego terminu w sumie nie można po prostu wydłużyć? To znaczy, czemu ten 31 sierpnia jest taką świętą datą? Czy żadnej ze stron nie zależy właśnie na wydłużeniu tego czasu? Talibom niespecjalnie zależy, bo oni chcą się jak pozbyć Amerykanów jak najszybciej. W związku z tym, jeżeli Biden już kilka miesięcy temu ogłosił, że to będzie, wtedy akurat ogłaszał, że to będzie przed 11 września, tak? Ale później było już konkretna data 31 sierpnia, no to oni się tej daty trzymają i chcą pokazać, że wymusili na Amerykanach takie, a nie inne kroki. Natomiast Amerykanie po prostu też już nie bardzo mają możliwość chyba wywierania wpływu na to, co się dzieje. Znaczy, być może będą mieli taki wywiad, będą mogli wywierać taki wpływ dzięki jakiejś na przykład w presji finansowej. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili po prostu chcą zakończyć ten etap i zobaczymy, co będzie dalej. Mhm. A jak pan ocenia te pierwsze tygodnie rządów talibów? To znaczy, mieliśmy tutaj bardzo takie skrajne poglądy na ten temat. To znaczy, że z jednej strony wrócą talibowie z lat 90., czyli wróci terror, a z drugiej strony były te opowieści o tym, że talibowie muszą się zmienić, czy musieli się zmienić po to, żeby skutecznie zarządzać po prostu państwem, ale też zarządzają zupełnie innym państwem i społeczeństwem. To znaczy, no, Kabul jest teraz 5-milionową metropolią, Afgańczycy mają dostęp do internetu, do mediów społecznościowych, no i talibowie również mają i też korzystają z tych mediów społecznościowych do tego, żeby swoją narrację dalej propagować. Jak pan myśli, jak będą te rządy wyglądać i co te pierwsze tygodnie mówią nam o planach talibów? Znaczy, ja bym chciał jeszcze wrócić do tych lat 90., bo właśnie chyba wszyscy postrzegamy tych talibów przez pryzmat tych lat 90., a dochodziły do nas straszne rzeczy. A szczerze mówiąc, jak czytałem relacje kilku osób bardziej bezstronnych, bo oczywiście jak się przeczyta relacje Afgańczyków, którzy wtedy byli przegranymi tych rządów, tak, no to one będą dosyć jednostronne i rzeczywiście można wywnioskować, że to był okres terroru. Natomiast jedno trzeba zauważyć, po trudnym okresie wojny domowej, a jeszcze wcześniej wojny ze Związkiem Radzieckim, wtedy była w miarę stabilizacja. Tak? W związku z tym to ja bym zwrócił na to uwagę, w sensie, że zapanował jakiś wtedy spokój. Tak? No i teraz talibowie w pierwszej kolejności muszą walczyć z tymi naszymi wyobrażeniami. Znaczy nie muszą walczyć oczywiście, ale myślę, że chcą przekonać społeczność międzynarodową do tego. A dlaczego chcą? Dlaczego im na tym zależy? Bo moim zdaniem jedną z porażek, którą ponieśli, jedną z przyczyn, dla którego wtedy przegrali to w 2001, znaczy dlaczego ich rząd upadł, było to, że praktycznie nie mieli legitymizacji międzynarodowej. Tak? W gruncie rzeczy poparły ich wtedy, znaczy trzy państwa, że tak powiem, zdały sobie sprawę z ich istnienia, tak? Natomiast cała reszta świata była zdecydowanie przeciwko. Tak? Znaczy, byli praktycznie odizolowani na arenie międzynarodowej. W związku z tym, jak doszło do czegoś, jakichś tych wydarzeń w 2001, oni nie mieli się do kogo zwrócić de facto. I teraz wydaje mi się, znaczy szczerze mówiąc liczę na to, że tak będzie, że nauczeni tymi doświadczeniami będą chcieli, może to brzydko zabrzmi, ale pokazać swoją taką bardziej ludzką twarz. I wydaje mi się, że te pierwsze tygodnie, no w tej chwili zaraz będą dwa tygodnie rządów w Afganistanie, tudzież panowania, bo to jeszcze ciężko powiedzieć, że to są rządy. Wydaje mi się, że jest to na razie, idzie to na razie w dobrym kierunku. Oczywiście nie jestem w stanie tego obiecać, co będzie dalej, bo moim zdaniem oni sami nie wiedzą dokładnie, jak będzie wyglądał ostateczny kształt ich rządów. Tak? Te negocjacje ze stroną przeciwną, z dawnymi przedstawicielami rządów Kabulu cały czas się toczą. Natomiast wydaje mi się, że sami, ponieważ nie mieli sprecyzowanej recepty, jak to będzie wyglądać, to sami są w trakcie dyskusji między sobą, bo tam jest naprawdę też
sporo całkiem frakcji, które, z których każda chce mieć jakiś wpływ na rządy, tak? Każda ma jakąś swoją perspektywę, jak miałaby wyglądać edukacja przyszła, tak? Na przykład podobno talibowie z południa, czyli tam z Helmandu i Kandaharu oczekują, że dziewczyny jednak, dziewczęta nie będą kształcone w szkołach, natomiast pasztunowie ze wschodu mają już na ten temat inne zdanie. W związku z tym to tak w najbliższych tygodniach będziemy oceniać, co to z tego wyjdzie tak naprawdę. Do tej pory tak, dla mnie ciekawym jest przykładem to na przykład, że talibowie de facto zostawili na stanowisku burmistrza Kabulu Dauda Soltanzoya, który był bliskim współpracownikiem poprzedniego prezydenta, czyli prezydenta Ghaniego. I razem z nim jest tam jeden taki talib, który z nim zarządza Kabulem w tej chwili. W związku z tym to też jest dla mnie takie dosyć ciekawe, że jest jakaś taka forma rządów przejściowych. A co będzie, co będzie dalej, to się okaże. No bo właśnie chciałem zadać pytanie o to, co będzie największym wyzwaniem dla talibów, to znaczy zarówno takim jakimś zewnętrznym, ale wydaje mi się, że te wyzwania wewnętrzne, to znaczy wewnątrz właśnie samego ruchu talibów są bardzo istotne i na to wskazuje to, co pan mówi. Znaczy to jest na pewno bardzo ciekawe, aczkolwiek ponieważ ruch talibów do tej pory był ruchem, to była rebelia de facto, w związku z tym stosunkowo niewiele o tym wiedzieliśmy, bo wiele tych informacji udawało się zdobywać jakimiś takimi dziwnymi kanałami, tak? To wszystko miało dla mnie wrażenie, sprawiało dla mnie wrażenie, że to nie jest że nie było na 100%. Natomiast teraz, jak już wyszli do świata, jak już są na tej scenie, to będziemy mogli jaśniej określić, jak to wszystko wygląda, tak? Jak po tym między innymi, jak będzie wyglądał ostateczny kształt przyszłego rządu. No, pan tam był dwukrotnie. Proszę tak. Powiedzieć, jak pan patrzy na obecną sytuację z perspektywy swoich doświadczeń, bo rozumiem, że budzi to w panu dużo większe emocje niż w nas, w osobach, które nigdy tam nie były. W jaki sposób pan na to patrzy? Znaczy, dla mnie już emocjonalnym dużym szokiem było, jak zobaczyłem, bo jak byłem w 2011 i przyleciałem, zobaczyłem w Bagram, czyli wtedy to była bodajże największa baza amerykańska. W Bagram wtedy było 40 tysięcy osób, tam między innymi żołnierzy, ale też cywilów, którzy wspomagali. I to było takie małe miasteczko. Tam było kilka stołówek, było całe mnóstwo sklepów, to było małe miasteczko. Natomiast jak przyjechałem w 2019, to miasteczko ciągle było, ale praktycznie opuszczone, albo ta obecność amerykańska się drastycznie zmieniła, bo przypomnę tylko, że w 2011 to w Afganistanie mogło być około 200 tysięcy żołnierzy wszystkich sił zagranicznych, natomiast jak byłem w 2019, to tych sił było około 20 tysięcy, w związku z tym już zupełnie inna skala. No i tak wtedy na mnie to zrobiło wrażenie, chociaż generalnie rzecz biorąc uważałem, że to dobrze, że się stamtąd wycofują, bo misja wojskowa w takim kraju jak Afganistan jest na dłuższą metę bezcelowa. Tak? I te wydarzenia ostatnie, wydaje mi się, niestety potwierdzają argumentację Joe Bidena, jakkolwiek bym się nie zgadzał z tym, jak została ta ewakuacja przygotowana, to że jednak to była bardzo droga iluzja, ten Afganistan stworzony przez Amerykanów, dzięki im pieniądzom, tylko dzięki nim się trzymał. W związku z tym, jak poszedł sygnał, że jednak tych Amerykanów dłużej nie będzie, no to się posypało wszystko jak domek z kart. Tak? I w pierwszej chwili oczywiście też się bardzo obawiam, co talibowie tam będą robić. Natomiast na dłuższą metę, jeżeli by nie przypominało to całkowicie rządu w latach 90., ale zapewniona by została jakaś stabilizacja, bo tak naprawdę tam była cały czas wojna. Mówi się o tym, że państwo afgańskie upadło w ciągu 2 tygodni, a to nie jest prawda, bo państwo, siły afgańskie de facto stały naprzeciwko talibów od 2014 już praktycznie samotnie, oczywiście ze wsparciem Amerykanów, ale jednak to oni ponosili główne straty. I te ostatnie takie mocniejsze walki, takie ostrzejsze walki trwały od kilku miesięcy, w związku z tym naprawdę wszyscy już byli zmęczeni mocno tą sytuacją, moim zdaniem. I jak zobaczymy raporty UNAMA, ile cywilów ginęło, no to naprawdę
To są tysiące ludzi, którzy ginęli. I w ciągu ostatnich 2 tygodni wydawało się, że przynajmniej zapanował spokój, że przynajmniej ludzie nie giną codziennie w takich ilościach, jak ginęli wcześniej. Mówił pan o tym, że to była taka amerykańska iluzja, czy domek z kart, ale czy takie przeświadczenie właśnie miał pan już na przykład w tym roku 2011, czy 8 lat później, że to wszystko jest tutaj utrzymywane w bardzo sztuczny sposób i zawali się wraz z wycofaniem się wojsk amerykańskich? W 2019 już miałem pewnie bardziej takie postrzeganie, natomiast wydaje jeszcze w tym roku myślałem, że utrzyma się to przynajmniej do kolejnego sezonu. Tak? Natomiast Afgańczycy to, no wydaje mi się, to też jest ciekawy sposób, jaki to wszystko się rozpadło, bo Afgańczycy po prostu wybrali życie, tak? Bo to nie było tak, że w iluś miejscach oczywiście były prowadzone intensywne walki, ale w gruncie rzeczy w wielu miejscach po prostu się dogadali, podpisano kapitulację. I tak było również w przeszłości, jak zobaczymy na historię Afganistanu, to władza się zmienia w ten sposób, że w dwóch miejscach ktoś tam walczy, ale w pozostałych trzeba się dogadać, bo chcemy żyć dalej. No. Oczywiście pod innymi rządami, ale być może najważniejsze jest przeżyć, a nie walczyć o republikę na przykład. Tak? No i tego wszystkiego nie przewidzieli Amerykanie, to znaczy no, te wszystkie argumenty, które pan przedstawia, są bardzo racjonalne i szczególnie dotyczące właśnie armii afgańskiej, która miała liczyć przynajmniej na papierze 300 tysięcy osób, została wyszkolona przez Amerykanów, wyposażona przez Amerykanów i też Amerykanie mówili o tym, że Kabulowi przez wiele miesięcy co najmniej nic nie grozi. I rzeczywistość dosyć brutalnie zweryfikowała te wszystkie hipotezy. Tak jak pan mówi, no te argumenty są bardzo racjonalne, tylko pytanie, czy najpotężniejszy wywiad świata o nich po prostu nie wiedział, nie był świadomy, czy nie przekazywał ich dalej? Znaczy, wydaje mi się, że w którymś jeszcze przy okazji ogłaszania, znaczy przy okazji tego przemówienia, co Biden wygłosił i w którym twierdził, że armia afgańska, tudzież siły bezpieczeństwa sobie poradzą spokojnie, bo mają zdecydowaną przewagę nad talibami, to wtedy już się pojawił jakiś raport, że w ciągu pół roku nawet po wycofaniu to państwo może upaść, tak, bez wsparcia Amerykanów. Mi się wydawało, ja wtedy byłem sceptyczny co do tych raportów, a to miało nastąpić pół roku po ewakuacji, a jeszcze ewakuacja trwa, a już państwa nie ma. W związku z tym wydaje mi się, że w miarę zmniejszania też obecności Amerykanów, być może wiedzieli troszeczkę mniej niż wiedzieli wcześniej, tak? Bo w miarę jak zmniejszamy swoje zaangażowanie, to też nie mamy tylu żołnierzy, tylu tam własnych ludzi na miejscu i nie wiemy do końca, jak to wygląda. Chociaż podobno jakieś sygnały były, że już w maju zaczęły się dezercje i to takie masowe, że już w czerwcu liczba tych sił miała stanowić, to była 1/6 tego stanu, o którym pan wspomniał, czyli tych 300 tysięcy. W związku z tym wydaje mi się, że na pewno miał prezydent Biden dużo większą świadomość sytuacyjną niż my, bo te raporty do niego trafiają. Natomiast skala, znaczy tempo tego upadku wydaje mi się potwierdzać też, że jednak nie bardzo wiedzieli, co się dzieje. No pytanie, czy nie sprawdzi się to takie już powtarzane wielokrotnie przysłowie, to znaczy, że Afganistan jest łatwo zdobyć, natomiast koszmarnie jest nim rządzić, no i szczególnie, i to wydaje mi się również może dotyczyć talibów, szczególnie, że mamy przecież do czynienia z krajem, z którego właśnie w tym momencie ucieka cała elita, to znaczy całe pokolenie ludzi wykształconych za amerykańskie pieniądze na nowo ufundowanych uniwersytetach, świetnie wykształconych, właśnie obytych, mówiących wieloma językami, właśnie z tego kraju uciekło. Tak, oczywiście ten eksodus, jestem sam bardzo ciekawy, jak to wpłynie na rządy, aczkolwiek z drugiej strony talibowie też się pozbywają jakiegoś problemu w tym sensie, że potencjalnych przeciwników politycznych. Tak? W związku z tym być może w ten sposób, nie powiem, że wydalając, ale pozbywając się ich, to będą później ich rządy mogły być spokojniejsze, tak? Na dzień dobry. Nie wykluczam, że iluś tam Afgańczyków za jakiś czas, jeżeli się okaże, że tam nie ma takiego dramatu, jak wszyscy myślą, że teraz, że będzie, to że iluś tam wróci, bo po prostu jednak fajnie jest żyć we własnym kraju. Tak. Natomiast oczywiście również z tego powodu, że w latach 90., po latach 90. mieli taką perspektywę, znaczy takie postrzeganie rządów talibów, a nie inne, to teraz po prostu
każdy chce się załapać na samolot. No. Natomiast jeśli chodzi o te przyszłe rządy talibów, to oczywiście czeka ich mnóstwo wyzwań, bo prowadzenie wojny z pozycji rebeliantów jest czymś zupełnie innym niż zarządzanie krajem takim, jakim jest Afganistan. I ten chociażby ten 2001 rok, wydaje mi się, to wtedy, co Amerykanie zainterweniowali, to też w ekspresowym tempie ich państwo upadło. Oczywiście można mówić, że tutaj potęga Ameryki stanęła za tym sojuszem północnym i tak dalej, ale tam wielokrotnie też dochodziło po prostu do jakichś umów z lokalnymi milicjami, z lokalnymi oddziałami i wtedy też raz dwa tak naprawdę państwo upadło, bo chyba nie wszyscy byli zadowoleni z tych rządów, tak? To Radosław Sikorski nawet postawił taką tezę, że to państwo upadło zbyt szybko. To znaczy, że amerykańskie zwycięstwo militarne w Afganistanie było tak zdecydowane i zadziało się w takim tempie, że później właśnie nie było tego planu politycznego i dlatego Amerykanie utknęli na dwie dekady tam. I że gdyby to sama inwazja potoczyła się inaczej, to znaczy w sposób bardziej powolny czy bardziej zacięty byłby ten opór ze strony talibów, no to cała sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej. Czyli Afganistan już zaskoczył po raz kolejny, tak, tych Amerykanów. Nie wiem, szczerze mówiąc, mi się wydaje, dobra okazja była w 2002, żeby zakończyć konflikt. Natomiast nieświętej pamięci Donald Rumsfeld świadomie zdecydował o tym, że... Czyli sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych w tym czasie. Tak, ówczesny sekretarz obrony odesłał z kwitkiem talibów, którzy chcieli się porozumieć z nowym rządem w Kabulu, z nowymi władzami. Ale dlaczego? Bo Amerykanie chcieli się zemścić? Jakie były przyczyny tej decyzji? Nie, uważali, że talibowie to są terroryści, tak, bo nie, być może wtedy nie stawiano po prostu rozróżnienia między Al-Kaidą a talibami, tak, bo to wtedy była jedna i ta sama bajka według nich. No i poza tym być może właśnie niesieni falą sukcesu, błyskawicznego zwycięstwa, zdecydowali, że a po co, przecież już ich pokonaliśmy, tak. A w 2005 rzeczywistość została bardzo szybko zweryfikowana, bo się okazało, że talibowie mają się całkiem dobrze i nie odejdą raz, dwa. Już w 2005, a to było 4 lata po interwencji. Tak. W związku z tym to jest takie właśnie bardzo ciekawe. Natomiast jeśli chodzi o to, co czeka talibów teraz, to tak jakieś inne poważniejsze wyzwania. Właśnie. Bo mówi na przykład o tym synu legendarnego Szacha Masuda, tak? Tak, no to właśnie to jest ta kwestia Doliny Panjshiru, o której chciałem porozmawiać na koniec, czyli tego regionu oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów od Kabulu, gdzie właśnie Ahmad Masud, czyli ten syn legendarnego bojownika zamordowanego w 2001 roku, organizuje ruch oporu przeciwko talibom. I ten Panjshir przez lata uchodził za legendarną, niezdobytą twierdzę zarówno przez Rosjan, jak i przez talibów. Czy pan myśli, że będzie podobnie teraz? Czy ta legenda będzie żyć dalej? Czy to jest już jednak właśnie tylko coś, co nie ma za wiele wspólnego z rzeczywistością? Znaczy, w skrócie myślę, że nie. Ta legenda w nas, ta legenda tego Panjshiru jest nas bardzo żywa, moim zdaniem jest nas bardzo żywa, bo ja pamiętam, jak zaczynałem się w ogóle interesować Afganistanem, no to właśnie w latach 90. to ten Panjshir był. Jeszcze pamiętam, redaktor Jagielski pisał po prostu wspaniałe rzeczy o tym Panjshirze i jego przywódcy. Natomiast sytuacja jest zupełnie inna dzisiaj niż w 1990, tak? Bo wtedy talibowie kontrolowali praktycznie cały kraj, ale Panjshir sąsiaduje z takimi dwoma prowincjami, Badakhshan i Tahar, dzięki którymi można drogą lądową przemieszczać się do Tadżykistanu. W związku z tym można mieć możliwość otrzymywania zaopatrzenia. No teraz takiej sytuacji nie ma. Badakhshan z Taharem upadły praktycznie w pierwszej kolejności, jeszcze bodajże w czerwcu. W związku z tym Panjshir jest de facto w tej chwili okrążony, tak? I tam nie ma możliwości zaopatrywania, bo można oczywiście wysłać jakieś śmigłowce, ale pytanie, czy one rzeczywiście będą w stanie tam nad tymi terytoriami talibów po prostu swobodnie sobie przelecieć, tak? Wydaje mi się, tam jakaś była taka dziwna sytuacja, bo ostatnio brat Ahmada Szacha Masuda był w Pakistanie, a później miał się niby znaleźć z powrotem w Dolinie Panjshiru. W związku z tym jakieś kontakty z tą okrążoną doliną są. Natomiast
na pewno nie jest, z punktu widzenia wojskowego, to moim zdaniem w tej chwili nie mają szansy. Natomiast wydaje mi się, że ogólnie ta cała gra wokół Panshiru i tych, znaczy i Ahmada Masuda, to jest próba wynegocjowania sobie po prostu jak najlepszych warunków. Bo po 2001, jakby zerknąć, to się okazało, że Panshirczycy mieli bardzo silną pozycję w rządzie. I tam mieli swoich ministrów, udało im się wynegocjować, żeby Dolina Panshiru w ogóle była prowincją, mimo że to jest, że nie, nie wy, że ona jest zbyt mała w ogóle, żeby być prowincją. I w tej chwili moim zdaniem jesteśmy świadkami właśnie takiej próby wynegocjowania jak najlepszego porozumienia dla siebie, bo oczywiście nie będzie łatwą talibom zająć Panshiru, to pewnie wymagałoby to naprawdę dużego wysiłku i dużo strat po obydwu stronach. Natomiast chyba nie ma, znaczy w Panshirze nie ma samobójców. W związku z tym wydaje mi się, że po prostu za jakiś czas się dogadają. Niewykluczone oczywiście w dłuższej perspektywie, że to będzie jakiś tam zawsze, tam będzie zawsze drzemał jakiś potencjał do tego, żeby się przeciwko tym talibom zbuntować. Tak? Bo też kilku takich watażków w wyniku ostatnich walk, znanych watażków afgańskich, takich, jak to się mówi, warlordów, znalazło się po ostatnich walkach poza krajem i oni w każdej chwili mogą do takiego kraju wrócić, jeżeli gdzieś tam znajdą poparcie na zewnątrz na przykład. I wtedy wokół takiego Panshiru można już budować jakąś koalicję. Wokół Panshiru, wokół dawnych milicji, które wokół tych, przy tych warlordach były. Tak, czyli coś na kształt tego Sojuszu Północnego, tak? Rozumiem, z przeszłości. To jest jakby jeden z przykładów, ale to wszystko będzie zależeć od tego, jak talibowie sobie poradzą z rządami. To jeżeli ten rząd będzie bardziej inkluzywny, jeżeli będzie włączał właśnie te mniejszości etniczne, to na przykład może jakiś ten Ismail Khan, który był w Heracie, może wróci do kraju, bo może Atta Mohamed Nur też wróci do kraju. Inna jest całkowicie sytuacja z marszałkiem Dostumem, czyli liderem mniejszości uzbeckiej, który po prostu w przeszłości tak talibom dopiekł, bo tam dochodziło do zbrodni wojennych, że nie wykluczono, że jak wróci, to po prostu go by na dzień dobry go zabili. Natomiast jego synowie być może już mogliby się dogadać w jakimś stopniu z talibami. No ale to też jest w dłuższym terminie, to będzie też kwestia tego, czy talibowie będą mieli środki na rządzenie. W tej chwili tak. Sytuacja... Tak, czyli rozumiem, pan, z tego co rozumiem, to pan twierdzi, że tak naprawdę w interesie talibów jest bycie bardziej inkluzywnymi, tak? I prowadzenie tej polityki w sposób łagodniejszy. Tak bym oceniał, tak. Ale to talibowie mają jakąś swoją wizję rządzenia, być może uważają, że sobie poradzą na przykład bez tych ludzi, tak? Ja mam wrażenie, że jest taki rozdźwięk pomiędzy tymi planami politycznymi i deklaracjami i tym, co widzimy. Na przykład to jest też fascynujące, że po prostu tych ludzi możemy śledzić normalnie na Twitterze, czy ich wypowiedzi w BBC, czy w innych największych mediach na świecie, ale jest taki rozdźwięk pomiędzy ich deklaracjami a tym, co na przykład robią lokalni dowódcy i na co przyzwalają lokalni dowódcy, bo mieliśmy do czynienia z takimi po prostu sytuacjami, w których obowiązuje zasada wygranego i przegranego i po prostu zwykła chęć odwetu na tych niższych szczeblach, czy jednak w konkretnych prowincjach, no co leży w jakiejś sprzeczności z tym, co mówią przywódcy talibów. Oczywiście, ale moim zdaniem, zwłaszcza po 20 latach walki, nie zawsze jesteś w stanie, moim zdaniem, zapanować nad takim strumieniem tych emocji, które jednak nabrzmiewały przez te 20 lat, bo na przykład chyba dochodziło do jakichś takich zabójstw milicji w mieście Spinbolna, które jest na granicy z Pakistanem, to jest takie przejście graniczne, które zostało zdobyte tam stosunkowo szybko. I przez lata tak naprawdę te milicje ze Spinbolda traktowały talibów, których udało im się złapać, w dramatyczny sposób. To oni mieli tam jakieś w ogóle swoje więzienia, w których torturowano tych talibów. W związku z tym, jak przyszło co do czego, no to oni byli pierwszymi takimi osobami, na których trzeba się zemścić, bo tam nie było żadnej takiej fair fight. Nie było tam jakiegoś przestrzegania jakichkolwiek zasad. To było po prostu, tam już po prostu była czysta nienawiść. W związku z tym i tak, że nie doszło do tego w większym stopniu, bo było jeszcze kilka takich jednostek, które mają bardzo, bardzo złą reputację
I pomimo tego talibowie pozwalali im się poddać i wycofać i przejechać na przykład w inne miejsce w Afganistanie. W związku z tym, pod tym względem wydaje mi się, że nawet trzeba ich pochwalić za to, że udało się powstrzymać takie emocje. Oczywiście w iluś miejscach do czegoś takiego dochodziło. Natomiast ponieważ nie mam, mamy też teraz utrudniony być może dostęp do tego, co się dzieje na prowincji, to też być może mój pogląd sytuacji nie jest prawdziwy, tak? Ale wydaje mi się, że do tej pory ich działania były dosyć umiarkowane. Rządom talibów na pewno będziemy się jeszcze w przyszłości bacznie przyglądać. Na dziś bardzo serdecznie panu dziękuję. Dziękuję bardzo. I dziękuję również Państwu za to, że byliście dzisiaj z nami. Polecam obecny numer Kultury Liberalnej, który możecie czytać na naszej stronie. Tam właśnie zajmujemy się Afganistanem. Mamy m.in. rozmowę z Radosławem Sikorskim oraz z doktorem Piotrem Łukaszewiczem, ostatnim ambasadorem RP w Afganistanie, jak i również tekst Krzysztofa Renika, znakomitego eksperta spraw bliskowschodnich. Także serdecznie polecamy Państwu ten numer lekturze. Bardzo jestem wdzięczny wszystkim osobom, które nas wspierają. Można zrobić na przykład przez portal Patronite czy przelewy bankowe. Bardzo do tego zachęcamy, bo ten i inne programy Kultury Liberalnej powstają tylko dzięki Waszemu wsparciu. Serdecznie dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia w następny piątek.